panie i panowie oficerowie, dostojni goście. Gdy przygotowywałem się do dzisiejszego wystąpienia, zastanawiałem się, co tutaj powinniśmy powiedzieć. Ale myślę, że każdy z nas wie, że o przedsiębiorstwie moglibyśmy napisać książkę. O tym, jak powstało, jak się zmieniało i jak wygląda teraz. Jestem zaszczycony, że mogę być na waszym święcie, ale myślę, że to jest święto również służby więziennej, ponieważ przedsiębiorstwo Rakon jest naszym współpracownikiem, tak bym mógł to nazwać, który z nami współpracuje i jest liderem w zatrudnianiu osadzonych. A jak wiemy, dla nas, dla naszej formacji, zatrudnienie osadzonych i resocjalizacja przez pracę jest bardzo ważna. Szanowni Państwo, chciałbym, żeby takie uroczystości, na których jesteśmy dzisiaj, były za następne 70 lat i jeszcze za 100. Żebyśmy pisali tą historię, żebyśmy mogli się szczycić tym, co nasze przedsiębiorstwa przywięzienne sobą pokazują i jak działają. Nasze przedsiębiorstwo jest liderem na rynku w produkcji odzieży roboczej, ale chciałbym podkreślić, że jest to producent naszych mundurów formacji 30-tysięcznej. I myślę, że wszyscy z tego munduru jesteśmy bardzo zadowoleni. Na ręce pani dyrektor złożę podziękowania od dyrektora generalnego Służby Więziennej, generała Jacka Kitlińskiego, z życzeniami dla państwa owocnej pracy i rozwoju przedsiębiorstwa. Bardzo dziękuję.